Cześć, tu Gorigon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Factorio. Możecie się zastanawiać, dlaczego nic nie jest zrobione, a zasadniczo wszystko wygląda tak samo jak w poprzednim odcinku pod koniec. A odpowiedź jest taka, że po prostu nagrywam je jeden po drugim. Także nie to, że udało mi się cokolwiek zrobić poza kamerą, po prostu jeden po drugim nagrywam. Jeden co zrobiłem, to uzupełniłem sobie troszkę inwentory, żebyśmy mogli dalej kontynuować nasze prace. I wyłączyłem na razie nanoboty, dlatego że chcę mieć jednak te taśmociągi dla siebie, a nie tutaj ten. Będziemy budowali na razie przykładowy dworzec, takie Levy Town. I potem zastanowimy się, co dalej, bo ja pewnie już je zbuduję, wszystkie pozostałe, tak jak obiecuję zawsze, poza kamerą. Balancer 16 do 8. Nie udało mi się go niestety znaleźć w takiej formie, która by mnie satysfakcjonowała przez te krótkie 5 minut pomiędzy dwoma odcinkami, więc myślę, że po prostu zastosujemy bardzo starą, acz sprawdzoną sztuczkę w naszej książce faktoriowej, mianowicie i po prostu zrobimy taki zwany lame balancer. Albo po prostu nawet zrobimy w ten sposób, że tu będzie jeden pas, tu drugi i będzie jeden wychodził. I w ogóle co wy na to? Taką magię zastosujemy, tylko to jakieś przeplatanie musielibyśmy w związku z tym zrobić. Więc spróbujmy sobie pokierować pierwszy pas z pierwszym pasem. Powiedzmy na dole by się splatały, czy właśnie na górze. Nie, chyba na dole, będzie lepiej. Więc powiedzmy pierwszy pas się splata tutaj. Nie można podnieść ekspresowe coś tam, bla bla bla. No, bardzo mi przykro. Ha, za dużo syfu. Muszę tutaj jakiś to zbuduję i wyrzućmy to, jakieś drewno, nie wiadomo po co to komu. Czyli powiedzmy tak, to leciałoby w takim razie tędy i tu musiałoby przeskakiwać podziemnym taśmociągiem ekspresowym sobie i lecieć w ten sposób. No i wyśmienicie. Tutaj mielibyśmy w takim razie drugi na tej wysokości. I w ten sposób się balansowało. No i tutaj oczywiście też powinniśmy zrobić coś takiego. Pytanie, czy tak, czy tak? Na razie zróbmy tak. Będzie w ten sposób. Obviously tutaj będzie tu. I tu musimy zrobić tak w takim razie. Tutaj zrobimy tak. Tutaj zrobimy pyk. No troszkę nam to przedłuża nasz wspaniały dworzec marzeń. Ale niestety no takie realia są, proszę pana, faktoriowe. Tu zrobimy tak i tu. A czemu tak naprawdę, czemu ja zostawiam takimi? Aha, bo jest, no, taśmociąg jest potrzebny przecież. No przecież Gorigon. I pyk. Tak naprawdę fajnie było, gdyby tutaj zrobić w drugą stronę i wtedy mielibyśmy tutaj 16 i te 16, o tak zrobimy totalnie. Szkoda, że nie da się zrobić takiego mirrora tych wzorów, niestety. Nie, może by zrobić taką opcję, flipy ten reversed. Na przykład wejdźmy w, nie wiem, wejdźmy w taki schemat. Ulepsz, nie. Wyeksportuj go. No niestety, nie da się sflipować, więc po prostu zbudujemy go na wzór od razu. Kasuj się, mógłbym w sumie tego użyć. Dobra. Tylko tutaj musimy na odwrót zrobić, czyli tu jest tak. I tu jest ile przerwy? Raz i w dół i raz, czyli powiedzmy... W dół, raz, dwa, trzy. Okej, czyli to jest w dół, raz, dwa, trzy. W dół, raz, dwa, trzy.
W dół, raz, dwa, trzy. Aha, tylko że tutaj w górę, lol. W górę, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. W górę, raz, dwa, trzy. 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 O. I powinno się OK. Teraz zbudujmy to. Pyk. 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 Ale mi się to podoba. Nice. Coś takiego właśnie chciałem. Tylko oczywiście źle to zbudowałem, słuchajcie. Ale ja jestem fight łapa dzisiaj. I oczywiście nie ma nanobotów, więc... Halo, halo, nanoboty, proszę usuwać. Dobra, zacznijmy w takim razie od tego. Co nie zmienia faktu, że i tak mi się to bardzo podoba. Pyk, 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 pyk. Uff, dobra. Nice. Dobra, Ctrl C. Aha, tylko nie wiem, czy nie wolałbym jednak, żeby to tak wyglądało. O, a nie, bo tutaj z tym może być problem. A, oh, dammit. No nic, to musi być tak w takim razie. Czyli to sobie usuwamy. Jest co dwa, tak? Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Jest to sześć, siedem i osiem. Okej. Wow, ale się zaraz zakołuje nam w głowach od tych pasów. Strasznie dużo rzeczy się dzieje na ekranie. Pyk. Ale mnie ktoś atakuje telefonem. Telefonicznie zasadniczo, albo telefon mnie atakuje. Dobra, i tutaj tak. Możemy tak naprawdę tak zrobić. Ale tego nie przewidziałem. Tu jest problem. Oh man. No nic, to musi być tak. W takim razie, żeby się przydało zrobić w całości w ten sposób. Będzie estetyczniej. Dobra. Wow, podoba mi się. Wygląda bardzo profesjonalnie. Wygląda jak pros. Jakiś by to zrobił. Nie chwaląc się, będąc bardzo skromną osobą. Dobrze. Czyli to mamy załatwione. Czyli wy sobie idziecie potem dalej w ten sposób. Pyk, pyk. Dobrze. Wyśmienicie, Ideolo. Czyli tutaj tak naprawdę musimy to skasować aż do tego momentu. Halo, no nie będziemy tego ręcznie robili, bez przesady. To już by było zbyt oburzające nawet dla mnie.
A, zdecydowanie tym bardziej dla mnie. Czy tutaj będziemy mieli niestety sytuację troszeczkę odwrotną? Mianowicie... Tu przystanek jest po tej stronie, czyli te będą musiały być przeniesione kawałek. Ajajaj, trochę mi się to nie podoba, że to nie będzie dokładnie mirror. No ale nie można mieć wszystkiego, ale i tak spróbujmy. Czyli tu powinno być w ten sposób... Ile? Jeden przerwy, tak? Zostawmy w ten sposób. Będzie jeden i pyk, czyli stąd. Okej. Ups. Nice. Tylko to nie będzie sięgało stąd, mi się wydaje. No właśnie. I to jest ten problem. To jest ten problem, no ale no niestety będziemy musieli z tym żyć. W sensie ja będę musiał. Bo może nie każdemu to przeszkadza. I tu niestety musimy zrobić takie brzydactwo, taką szkaratkę małą. Pyk. Pyk. I pyk. Uff, słuchajcie, udało się. Wydaje mi się, że się udało. Tu już poprowadzę z drugiej strony i zrobię po prostu Ctrl-C, Ctrl-V, czy coś tam. W każdym razie zrobię, dokończę to sobie samemu, żeby nie marnować cennego czasu antenowego. Ile na coś zostało? Nie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wyśmienicie. 2 razy po 8. 16 podzielić na 2 to jest 8. A tutaj to powinno tak naprawdę być pociągnięte dalej. No, teraz to jest w ogóle wyśmienicie. Ctrl-C i ciągniemy sobie w tę stronę. Pytanie teraz. Jak te hutyny się rozchodziły? Bo gdzieś muszą sobie pociągi uciekać, prawda? To powiedzmy, aha, musimy szybko pobiec po dodatkowe taśmociągi podziemne. Skończyło ci się paliwo. Zdzisiu. Pyk, dobra. Podziemne taśmociągi mam tutaj. Piece mam, łapki mam. Chyba wszystko, co potrzebuję do zrobienia pierwszej huty, mam ze sobą. Dobrze, czyli tutaj powiedzmy robimy rząd podziemnych, żeby miał którędy pociąg przejechać. Z czemu tak daleko ja to robię? No, niech będzie, że tak daleko. Tylko czy to jest dobry? Jest. Niestety pociągi są na innej kratce, jak pewnie wiecie, niż cała reszta, co powoduje, że trzeba bardziej budować najpierw pociągi, a potem resztę niż... No bo wszystko jest na pojedynczych kratkach. Pociągi są na podwójnych, które są czasem przesunięte względem tego, co by nam się wydawało, że jest okej. Jeśli to ma sens, co powiedziałem. Dobra, czyli to jest coś, co byśmy chcieli tutaj mieć. I powiedzmy, od tego odchodzi już sobie pierwszy taśmociąg. Pytanie teraz, ile nam zajmie miejsca? Ile nam zajmie miejsca jedna huta? Zróbmy sobie tutaj model. Mamy piec, prawda? No to nie da się ukryć, że jest nam piec potrzebny. Jest do niego wkładane ruda. Po środku znajduje się radionadajnik. Tu jest drugi piec, tu jest znowuż wkładana ruda. No i którędyś,
którędyś, jak to mówią, którędyś musi wychodzić ta ruda, prawda? Skądś ona musi się brać. Raz, dwa, trzy mamy miejsca. Moglibyśmy spróbować tutaj zrobić jakiś taki szachermacher. Oczywiście mógłbym ogarnąć jakiś schemat gotowy z internetu, ale jakoś nie wiem. Nie miałem ochoty. O, tak możemy zrobić przecież po prostu. I wtedy nawet moglibyśmy to w ten sposób zrobić. Prawda? I wtedy po prostu tutaj sobie wykładamy na to. A stąd bierzemy. Zmienię z powrotem na 5. Czyli stąd bierzemy, tu wykładamy. Teraz jest nam jeszcze potrzebne zasilanie. I tu na szczęście dochodzi to zasilanie. Tu powinniśmy coś takiego zrobić. Ctrl-C. Aha, i w którymś momencie chcielibyśmy balansować sobie pewnie te pasy. Ctrl-C, pyk. Dobra. Ile tutaj mamy pieców? Raz, dwa, trzy. Trzy. Sześć, 12. A docelowo chcemy mieć 28. Czyli jeszcze jeden potrzebujemy. Pyk. Będzie 14. No i w ogóle ideolo moim zdaniem się to zrobiło. Nie do końca. Powiedzmy, że zrobimy tak. Teraz tych pieców będziemy mieli 26, czyli tyle, co powinniśmy teoretycznie mieć, prawda? No to zróbmy 26. No dobra, niech będzie. Przekonałem się sam siebie. Tu będzie 28. No i super. Tylko oczywiście to byśmy chcieli w pewnym momencie zbalansować, czyli gdyby będzie szło zewnętrzną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jesteśmy na 5, 6, 7. Czyli tu jest 7. Powinniśmy tutaj tak naprawdę zbalansować, w tym miejscu. Czyli... Jak to powinno pójść? To idzie zewnętrznym, tak? Jak chcemy na tą stronę dostarczyć dodatkową płytkę. No bo chodzi o to, żeby po prostu zbalansować pasy, prawda? Wiecie, o co chodzi. To musielibyśmy pewnie tak jakoś zrobić. Nie, to bez sensu, bo... alternatywny pas moglibyśmy tędy puścić. Albo zamienić kolejnością. Bo co gdybyśmy odtąd... Gdybyśmy odtąd zamienili to miejscami. Skasuję tylko z jednej strony, żeby potem nie było przypału. Czyli, że teraz tak naprawdę tędy idzie ruda. A do podziemnych jest wkładana w jakiś sposób. Nie, to bez sensu. Czyli Ctrl-Z byśmy zrobili. Możemy po prostu tak zrobić, no. Ja ewentualnie coś lepszego kiedyś wymyślę, ale nie sądzę, bo jeśli coś działa, to nie ma sensu tego naprawiać. No tak, tutaj moglibyśmy tak naprawdę to zakończyć czymś takim, na wszelki wypadek. I tutaj zrobić już, powiedzmy, coś takiego.
Zasadniczo nawet może. Zróbmy tak, o. It's not perfect, but it works. I hope. Miejmy nadzieję, że to zadziała. I tutaj musimy w takim razie zrobić tak. I tutaj, gdzie to się kończy? Tu. Tu się kończy, tak. Uff, słuchajcie, chyba się udało. Takie powiedzenie, nie chwal dnia przed zachodem. Więc dopiero zobaczymy, jak odpalimy hutę. No ale miejmy nadzieję, że tutaj nam to wyjdzie. Tu możemy sobie zrobić balancer nawet. 2 na 2. No i super, wymyśliliśmy sobie schemat. Teraz Ctrl, ups, Ctrl C. Sorry. Q. Ctrl C, przytrzymamy Shift i od razu mamy piece razy 26. 26. Z tym i z tym. Super. Wróćmy to sobie tutaj. Mamy piece i możemy je sobie umieszczać gdzieś. I teraz teoretycznie 16 takich powinniśmy zmieścić. Tak naprawdę 32. Znaczy usuńmy sobie to. No i chyba od góry po prostu. Tam zaczniemy jak najbardziej się da. Tutaj gdzieś. Tutaj do tak zwanego utrzymania pionu sobie poprowadzimy to. No niestety musimy się przyłączyć na usuwarkę drzewek. Ja tą sekundkę wykorzystam do napicia się herbaty. Bardzo dobra. Tutaj się to usuwa. Ideolo, ideolo, ideolo. No i tutaj już sobie po prostu poprowadzimy w ten sposób, powiedzmy. Nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Aż nie, już nie będzie chyba. Ctrl V. No hala, aha. No, przełączyłem się z nanobotów na termity. Drzewojady tak zwane. A tutaj tak naprawdę dwa pasy przecież idą. Nie, jeden, tak? Ja źle w ogóle to zrobiłem chyba. Jeden pas to jest 26 pieców, tak? Czyli powinniśmy tutaj to teoretycznie w takim razie wtedy rozbijać na dwa. To ja mógłbym jeden ciąg przecież zrobić o wiele dłuższy. To głupotę ja straszną zrobiłem. To jest do jednego pasa. Czy powinienem to modyfikować, czy nie? Bo może faktycznie warto rozbijać po prostu pas na dwa i... Ale się w ogóle nie zorientowałem. No dobra, no zmiana tego schematu nie będzie taka trudna. Na dwa tak naprawdę. Pyk. To już będziemy od razu na miejscu mieli. Czyli 8 takich potrzebujemy, to spokojnie byśmy... A, dobra, niech będzie. Nie wiem, czemu martwię się o miejsce. Mamy tutaj strasznie dużo miejsca na tej wyspie. A w zasadzie bardzo dużo. Dobra, to sobie usuńmy. Okej, czyli tak naprawdę tutaj powinniśmy zrobić akcję balansującą. Czyli to sobie może po prostu dalej iść tak jak szło wcześniej. Pyk. Dobrze. Czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Czyli jeszcze 12 nam jest potrzebne. 24 będzie tutaj, tak? Gdzie teraz jest? 48. A powinno być?
32. Nie. 25. 50. 52 powinno być. Tak. Dobrze. Uff. I tu kasujemy ciebie. Pykamy tak. Robimy tu. Ctrl C, pyk. Ctrl V. Dobra, i tutaj faktycznie musimy zbalansować teraz, w tym momencie. 26, czyli tu musimy zbalansować, tak? W tym miejscu. No w ogóle się nie zorientowałem, że źle robię. Niesamowite. A gdyby... Stąd pytanie moje jest takie. Gdybyśmy tak po prostu zrobili. To wtedy na dół by szło. Prawda? Aha, tylko tutaj zostaje kwestia tego. A to możemy w ten sposób zrobić, prawda? Powiedzmy, że tak zrobimy. Tak. No i git. W takim razie git. Okej. Uff, udało się, słuchajcie. Czyli tu jest na zewnętrzne wykładane. Tylko pytanie, czy to będzie faktycznie na zewnętrzne wykładane. Trzeba to przetestować. Gdzie jest jakiś prąd? Oczywiście pewnie troszkę daleko. Dobra, dawaj mi pan trochę prądu. Teraz tak, sytuacja jest jaka? Idzie sobie... Tak. Jeśli się nie mylę, odwzorowaliśmy sytuację idealnie. Gdzie jest łapka? Tutaj jest łapka. Tu jest skrzynka. I już tutaj to. I one są na zewnętrznej, ale... a tam jaka jest sytuacja? Już nie pamiętam. A tak, i tutaj nam wszły na wewnętrzną. Dobrze, no to jest wszystko ok. To ja po prostu jestem panikarzem. Tu jest ok, bla bla bla. No i nic, no i tak musimy zobaczyć w działaniu, jak to będzie, albo w komentarzach, jak ktoś napisze. Bo pewnie ktoś się znajdzie, kto mnie poprawi, jeśli zrobię błąd. Więc prędzej czy później dowiemy się, czy to działa, czy nie. Tak naprawdę to może... A nie, tutaj dobrze robię. Tutaj natomiast musimy to usunąć. Od razu już to zróbmy. Aha, i tutaj tak naprawdę też. Okej, tutaj tak i tak. No dobrze, i teraz to ma sens faktycznie. Tylko tutaj musimy robić tak, niestety. Trochę źle przemyślałem umiejscowienie tych podajniczków. O. Uff, tu robimy tak i proszę, dwa wywiewy. No i super, i mamy hutę Ctrl-C, Shift. Ile jest ich? 52. Piece razy 52. Pyk, Ctrl-C i ciśniemy. I ma być ich ile? 8, tak? Czyli raz, w sensie dwa, trzy. 4, 5, 6,
7 i 8. Czy to jest 16 pasów, czyli jeszcze drugie tyle nam jest potrzebne. Pytanie, czy to się zmieści, bo ja tak troszkę... zmieści się, super. Tylko niestety będziemy musieli przerwę tutaj zrobić, co mi się trochę nie podoba. W takim razie... przestańcie budować. Zrobimy tak, Ctrl-C. Pyk. Czy tutaj mam wystarczająco dużo miejsca jeszcze? Tak. Przesuniemy to, powiedzmy... Wiecie co, ja to po prostu przesunę powiedzmy o tyle, tylko że to muszę najpierw usunąć, żeby to zrobić. Tylko wtedy nie będę wiedział. No dobra, zróbmy tak. No usuwaj pan, tylko już wiedzmy, jaka będzie grubość potrzebna. Pyk, pyk. Skończyły nam się nanoboty. No nic, nie chciałem tak was zostawiać z drugiej strony po prostu. A nie wiem, czy mam tu gdzieś nanoboty. Nie chciałem was tak zostawiać, nie stawiając tego schematu, chociaż wiecie, jak on będzie wyglądał, wiecie, gdzie on będzie. Pytanie tylko, czy ja mam ze sobą nanoboty, czy jestem na tyle mądry, żeby je zabierać ze sobą tutaj? Nie, no oczywiście, że nie jestem. No nic, w takim razie musicie zapłacić za moje gapiostwo, za to, że nie zabieram ze sobą nanobotów. Tak czy inaczej, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w których będziemy odpalali hutę już, mam nadzieję. Pozdrawiam was bardzo gorąco, Gorigon.